Dobry wieczór, kochani. Minęła 21, dlatego zaczynamy nasze cotygodniowe spotkanie w ramach pogotowia rodzicielskiego. Dzisiejszym tematem będzie kary były tydzień temu. Dzisiejszy temat to pochwały, nagrody, a zachęta. I będziemy o tym mówić przez najbliższe dwa spotkania, czyli dzisiaj i za tydzień. Pomału witam się z wszystkimi, którzy dołączają. Ruszymy z tematem, bo temat jest obszerny, długi i wymagający wiele dyskusji, dlatego nie będziemy zwlekać z czasem i ruszymy z tym tematem. Natomiast jeżeli już macie jakieś pytania, które Was nurtują, a są związane z pochwałami czy nagrodami, czyli jeden z tych elementów miłości warunkowej, to możecie pisać, natomiast ja w międzyczasie będę starała się na nie odpowiadać. Tymczasem postaram się trzymać mojego planu, co rzadko mi się udaje. Niemniej jednak temat jest bardzo, bardzo ważny w kontekście naszego tematu miesiąca, czyli jak wychowywać dzieci w miłości bezwarunkowej, czyli w takiej miłości, której nie wykorzystujemy kar. Kary stawiamy wtedy, kiedy dzieci nie są nam uległe, a za uległość je nagradzamy. Zobaczcie, że cały czas ta zasada kija i marchewki funkcjonuje w rodzicielstwie i wydawałoby się, że to jest świetna metoda, bo zobaczcie, że szczególnie to widać w nagrodach. Jeżeli dajemy dzieciom nagrody, czy może powinniśmy nazywać od razu rzeczy po imieniu, jeżeli je przekupujemy, to one na dzień dobry zaczynają się dobrze zachowywać, prawda? Albo często da się je przekupić różnymi sposobami, tylko jak to działa na dłuższą metę. I to jest cały czas pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. U pana Alfiego Kocha znalazłam taką informację, że jest bardzo, bardzo wiele badań, które udowodniły, że nie tylko dzieci, ale także dorośli osiągają mniej sukcesów, gdyby w momencie, kiedy byli nagradzani za wypełnianie jakichś zadań lub za ich bardzo dobre wypełnianie. Czyli mało tego, były robione liczne badania z udziałem dzieci, które pokazały, że jeżeli dzieci były nagradzane za zrobienie czegoś miłego, rzadziej myślały o sobie jako o osobach miłych. Natomiast mają skłonność, aby przypisywać swoje zachowanie otrzymaniu nagród. I to tak dokładnie działa. Nawet naukowcy dalej poszli i powiedzieli, że w badaniach było pokazane, że dzieci, które były nagradzane za szczodrość, na przykład za to, że się z kimś dzieliły, dużo częściej były faktycznie szczodre. Tak? Takie, które nie były nagradzane za szczodrość, były szczodre, a te, które były nagradzane, tego zachowania nie wykazywały. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dając nagrody, my wzmacniamy tą motywację zewnętrzną cały czas i to powoduje, że dzieci na te nagrody zaczną czekać i ich zachowanie będzie uwarunkowane od tego, czy tą nagrodę dostały, czy tej nagrody nie dostały. I one są w różnych formach, czy są to pieniądze, czy są to jakieś zabawki, słodycze bardzo często. Tutaj Marta pyta, czym nagradzano za szczodrość. Nagradzano nagrodą fizyczną. Dawano jakieś zabawki. I właśnie możecie o tym poczytać w książce Wychowanie bez kar i nagród Alfiego Kocha, o której mówiłam wcześniej. I mnie bardzo zaskoczyły te badania, dlatego że uważałam, że jednak jeśli będą wzmacniali to, to faktycznie te dzieci będą jakoś budować to, tą daną cechę i wiele innych, natomiast przeprowadzili jeszcze wiele, wiele badań, które pokazały, że jednak ten sposób zupełnie, zupełnie nie działa, a raczej działa na krótką metę i przynosi skutki krótkoterminowe, a nie działa długofalowo. I nawet ten Alfie powiedział tak, że założę się, że gdybym dał teraz komuś
1000 złotych za to, żeby ściągnął buty, prawdopodobnie te buty by ściągnął. Natomiast żeby mógł oczekiwać kolejnej rzeczy od tej osoby, najprawdopodobniej musiałbym zaoferować coś innego. Opowiadał jeszcze o takiej jednej sytuacji, gdzie dwóch chłopców było obserwowanych pod kątem dzielenia się z innymi dziećmi i dziecko, które było przyzwyczajone do tych takich pozytywnych wzmocnień, ale w postaci nagród, w momencie, kiedy dzieliło się z innymi dziećmi, czekało na reakcję rodzica, czy tam osoby dorosłej, czy zauważyli to, że on się tym podzielił i częściej wykazywał takie zachowania, kiedy inni patrzą. Zupełnie nie wykazywał takich zachowań, kiedy nikt nie mógł tego zauważyć. Co to znaczy w kontekście pozytywnej dyscypliny? Oznacza to, że my mamy wychowywać dzieci w taki sposób, żeby zachowywały się nie dlatego, że im coś zabierzemy albo im coś damy, tylko dlatego, że takie są normy. Czyli my nie chcemy nauczyć dziecka tego, aby potrafiło się z innymi dzielić, dlatego że zostanie w jakiś sposób nagrodzone przez nas za to, ale chcemy, aby się potrafiły dzielić, ponieważ widzą, że innym to sprawia przyjemność, a także wtedy inni częściej dzielą się z nimi. I to jest bardzo istotne. Jednym z takich ważniejszych zdań, które sobie dzisiaj zaznaczyłam i chciałam Wam przekazać, to pozwólcie, że Wam przeczytam. Im bardziej ktoś jest nagradzany za zrobienie czegoś, tym mniej będzie skłonny interesować się rzeczą, którą musiał zrobić, żeby dostać nagrodę. I jest to taki przełom dla mnie w rodzicielstwie, który powoduje, że inaczej zaczynam patrzeć na to, w jaki sposób wzmacniać moje dzieci. Bo to, że dzieci potrzebują tych wzmocnień pozytywnych, to jest oczywiste. Tylko teraz problem polega na tym, że rodzice robią to w zupełnie inny sposób, nie ze złej woli, bo intencje mają bardzo dobre, natomiast należy się przyjrzeć, jakie one faktycznie przynoszą skutki i czy uda nam się tą motywację w dzieciach zaszczepić, czy tą umiejętność uruchomić, czy zupełnie odwrotnie spowodujemy, że motywacja wewnętrzna w ogóle nie będzie się rozwijała, natomiast będziemy bardzo mocno wzmacniać tą motywację zewnętrzną. I teraz, co jeszcze powoduje takie nadmierne, bezkonstruktywne chwalenie dzieci, czyli takie komunikaty jak brawo, świetnie, super, jesteś taką wspaniałą dziewczynką, czyli takie komunikaty, które zasadniczo nic nie znaczą, powodują, że po pierwsze jest na dzieciach wywierana presja, aby poradziły sobie z kolejnym zadaniem, bo jeżeli chwalimy cały czas dziecko za jakąś czynność, to możemy uruchomić taki mechanizm, który powoduje, że dzieci mają tak zwane, mówiąc kolokwialnie, ciśnienie na to, że muszą podołać pewnym zadaniom, bo w ten sposób otrzymują aprobatę dużą od rodziców. Ale także skutkiem jest to, że dzieci zaczynają pewne rzeczy robić, ale ich celem jest nie uczenie się nowych umiejętności czy wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach, tylko celem samym w sobie jest właśnie ta pochwała i aprobata dorosłych. Jak wiecie, z filarów pozytywnej dyscypliny jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba przynależności i znaczenia. I każdy członek rodziny potrzebuje być jej ważną częścią i czuć przynależność do tej rodziny. W związku z tym dzieci szukają tej akceptacji od nas, natomiast ważnym jest w kontekście mówienia o pochwałach i nagrodach, żebyśmy tą miłość okazywali nie za coś, ale bez względu na wszystko. I tak sobie myślę i często powtarzam to na warsztatach, że słuchajcie, jako rodzicom myślę, że korona z głowy nikomu nie spadnie, jeśli czasem powiedzielibyśmy dzieciom, że bez względu na to, jak się zachowujesz, bez względu na to, czy masz dobry dzień, czy masz gorszy dzień, czy zachowywałeś się dobrze, czy źle, moja miłość nigdy, ale to przenigdy się nie zmieni. To znaczy, nie kocham cię za coś, tylko kocham cię pomimo wszystko. I to jest taka istota
i chyba kwintesencja tej miłości bezwarunkowej, bo oczywiście łatwiej jest okazywać dzieciom miłość, okazywać dzieciom zainteresowanie, kiedy dobrze się zachowują, kiedy mamy wspaniałą atmosferę w domu i mamy tak zwany high life rodzicielski. Natomiast dużo trudniej jest utrzymywać ten poziom miłości, kiedy dzieci się źle zachowują, kiedy wyprowadzają nas z równowagi, kiedy uruchamiają w nas frustrację, niezadowolenie, wiele innych negatywnych uczuć. Niemniej jednak my jako dorośli musimy się nauczyć radzić sobie z tymi emocjami sami, a nie przez to wpływać na warunkowanie miłości do dzieci, które potrzebują tej miłości bez względu na wszystko. I ja powtarzałam kiedyś na którymś webinarze, nie pamiętam już dokładnie na którym, kiedy przeprowadzałam rozmowę z moją 5-letnią córką po jakimś takim trudniejszym jej zachowaniu, po tym czasie uspokojenia, pytam się jej: Rosie, ty wiesz, że ja cię bardzo, ale tak bardzo, bardzo, bardzo kocham. A ona mówi: no wiem. Ja mówię: a czy wiesz, że kocham cię zawsze? Tak po prostu zawsze, zawsze, zawsze. A ona się mnie pyta: a czy ty mnie kochasz, jak ja na ciebie krzyczę? Ja mówię: kocham cię. A czy ty mnie kochasz, jak ja biję Roberta? No, kocham cię też. A ona mówi: no a jak, i wymieniała różne tam trudne jej zachowania, zresztą świetnie je nazywała, i powiedziała mi: naprawdę, naprawdę bardzo cię kocham w każdej tej sytuacji, mimo tego, że nie akceptuję takich zachowań. Ona powiedziała: wiesz, mama, to jest naprawdę bardzo dziwne. I zaczęłyśmy się obie śmiać i do tej pory ona to wspomina. Nawet kiedy któryś z jej braci lub siostra źle się zachowają, to ona mówi: wiecie, tak się nie wolno zachowywać, ale mama i tak was kocha. I mi się wydaje, że ta rozmowa bardzo dużo nam dała i pozwoliła też wprowadzić taką tolerancję na to, że jesteśmy ludźmi, którzy mają prawo się mylić, którzy mają prawo mieć gorszy dzień, którzy mają prawo czasami tych emocji po prostu nie opanować. I to, mówiąc za Jane Nelson, że błędy są świetną okazją do nauki i tak powinniśmy się tego trzymać. Zanim zrobię z Wami krótkie ćwiczenie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć coś, co ostatnio też przeczytałam i mnie bardzo zainspirowało, ponieważ wielu rodziców na warsztatach mówi do mnie: powiedz mi, Sylwia, co ja mam zrobić, żeby moje dziecko po prostu robiło to, co ja mu każę, bo jak się starają trochę lepiej ubrać w słowa, to mówią, aby robiło to, na czym mi zależy, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ja na początku długo się zastanawiałam, co takim rodzicom odpowiedzieć. No właściwie to co mam, wymieniać techniki, czy mam pokazywać narzędzia, które są pomocne. I wtedy też zainspirowana jedną lekturą powiedziałam im: wiecie co, tak naprawdę zamiast zastanawiać się nad tym, co mam robić, żeby moje dziecko robiło to, co ja mu każę, należałoby się zastanowić, czego potrzebuje moje dziecko i jak ja mam wyjść naprzeciw tym potrzebom. I z takim podejściem będziemy mogli wyjść z takiej presji, że moje dzieci muszą być w cudzysłowie usłuchane na każdym kroku, bo nie muszą, bo może być sytuacja, w której oni po prostu się znaleźli nie z własnej woli, nie chcieli w tym być, a frustracja związana z tą sytuacją powoduje, że sobie po prostu z tym nie radzą i naszym zadaniem jako dorosłych jest im pomóc. Ale nie zbaczając z tematu, chciałabym z Wami przeprowadzić takie krótkie ćwiczenie, które robimy zawsze z edukatorami, przepraszam, mamy też mężczyzn, dwóch edukatorów. Ćwiczenie, które pokazuje różnicę między pochwałą a zachętą, o której Jane Nelson dużo mówi. I ja będę mówiła, i zrobimy teraz tak, ja będę mówiła do Was różne komunikaty i chciałabym, abyście komentowali, co Wam te komunikaty robią. Żebyście nie musieli się rozpisywać, to może jeżeli komunikat, który ja Wam powiem, do Was przemówił,
który, nie wiem, zachęcił do współpracy, który spowodował, że dobrze się poczuliście, czy odczuliście szacunek z mojej strony i wiele tych innych cech, na których zależy nam w podstawowej dyscyplinie, no to możecie wysłać uśmiechniętą buźkę. Jeżeli to był komunikat, który niestety nie był pozytywnym komunikatem, czy w jakiś sposób poczuliście się niedobrze przez ten komunikat, to wyślijcie buźkę nieuśmiechniętą. Możemy się tak umówić? Okej, dobra, tak, wszyscy gotowi, to ruszamy. Przedstawię sobie. Uwaga. Same piątki. Brawo, dostaniesz nagrodę. I możecie już wysyłać. Komunikat drugi. Ciężko pracowałeś, zasłużyłeś na to. Jestem z ciebie taka dumna. Możesz być z siebie naprawdę dumny. Cieszę się, że mnie posłuchałeś. Jak się z tym czujesz? Podoba mi się to, co zrobiłeś. Jak tobie się podoba to, co zrobiłeś? Naprawdę wiesz, jak sprawić mi przyjemność. Możesz sam zdecydować to, co jest dla ciebie najlepsze. Świetnie, właśnie tego oczekiwałam. Wierzę w ciebie, że możesz się uczyć na błędach. Jesteś taką dobrą dziewczynką. Kocham cię bez względu na wszystko. Ojej, zostałam zasypana naprzemiennymi buźkami, uśmiechniętymi i nie. I teraz zobaczcie, co tutaj się zadziało. Z jednej strony, mówiąc brawo, świetnie, zasłużyłeś tę nagrodę, naprawdę gratulacje, to było fantastyczne. Tak naprawdę możemy tymi komunikatami spowodować, że ludzie się dobrze poczują, tak? Tylko pamiętamy o naszym celu długoterminowym. Naszym celem długoterminowym jest dzieci wzmacniać i budować w nich poczucie własnej wartości, a nie zbudujemy tego, jeśli będziemy cały czas wzmacniać tą motywację zewnętrzną, a nie wewnętrzną. I takie komunikaty jak brawo, super, świetnie spowodują to, o czym wam wcześniej mówiłam, że my tak naprawdę może i podwyższamy samoocenę dziecka, tylko pamiętajcie, żeby odróżniać samoocenę od poczucia własnej wartości, dlatego że często spotkacie się z ludźmi, nawet dorosłymi, którzy na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są osoby pewne siebie, które po prostu dążą, są ambitne, a tak naprawdę nie musi to oznaczać, że one mają wysokie poczucie własnej wartości, bo często taka pozerska, wysoka samoocena, czy wysokie mniemanie o sobie, może to byłoby lepsze stwierdzenie, wcale nie powoduje, znaczy to jest maska właśnie do niskiego poczucia własnej wartości. Nie zawsze tak jest, ale tak często może się zdarzyć. A Asia Baranowska pisze, że lukrujemy i cukrzymy, a słodyczy nie jemy na co dzień, one nas nie budują. Dokładnie, słodycze są fajne od czasu do czasu, żeby poczuć ich smak i żebyśmy się poczuli lepiej, ale nie na pewno dlatego, żeby budować nasze zdrowe ciało. W tych komunikatach zachęcających, a raczej udzielających wsparcia, jakich komunikatów ja używałam? No przede wszystkim takich, które opisywały pewne zachowania, a nie oceniały ich. Ciężko na to pracowałeś. Ty możesz zdecydować. Widzę to i to. Ponadto okazywałam wiarę w dzieci możliwości. Wierzę, że możesz się uczyć na błędach. Wierzę, że jesteś w stanie temu sprostać. I tak dalej, i tak dalej. Pokazałam miłość bezwarunkową, czyli kocham cię bez względu na wszystko, ale także oddałam taką odpowiedzialność i przekierunkowałam uwagę na to, co dziecko myśli o tym, co zrobiło i co dziecko myśli o sobie samym, a nie opierałam tego na swojej własnej opinii, czyli zamiast bardzo podobało mi się to, co zrobiłeś, zapytałam was jako dzieci, jak tobie się podoba to, co zrobiłeś?
Tylko w taki sposób będziemy w stanie budować poczucie własnej wartości, jeśli dziecko będzie miało poczucie, faktycznie podoba mi się to, co zrobiłem. Jeżeli dziecko zrobiło coś, co jemu się nie podoba, a podoba się tylko innym ludziom, to wcale nie będzie z tego zadowolone. Ja pamiętam taką sytuację, jak mój syn, który wtedy miał, nie wiem, 6-7 lat, przyszedł do mnie z jakimś rysunkiem, znamy tą sytuację, dzieci przedszkolne czy wczesnoszkolne, przynosi rysunek i mówi: mamo, mamo, podoba ci się, zobacz, podoba ci się to, co narysowałem. No to ja, nauczona starą szkołą, jeszcze nawet na pierwszych studiach pedagogicznych, mówię: no brawo, świetnie to narysował, jaki piękny rysunek. Na co mój syn wpadł w histerię i mówi: nieprawda, ten rysunek jest okropny, i zaczął go targać. I sobie myślę: o rany, i co teraz takie dziecko myśli sobie o mnie, że albo ja nieuważnie patrzę, albo ja w ogóle nie rozumiem tego, co on do mnie mówi, albo w ogóle o co chodzi. I nauczona później tym, zaczęłam opisywać to, co widzę, dlatego że z rysunkami zobaczcie, że trudność polega na tym, nie tylko na tym, że no chcemy te dzieci wzmocnić, powiedzieć im: tak, naprawdę fajnie, super, ale z drugiej strony czasami po prostu nie wiadomo, co na tych rysunkach jest. I ja czasami, szczególnie przy dziecku 2-3-letnim, naprawdę nie mam pojęcia, co ono narysowało. I jak ono się mnie pyta: o, podoba ci się? To gdybym ja zaczęła zgadywać, co tam jest narysowane, mogłabym czasem zapętlić się w swoich rozważaniach. I pamiętam też sytuację: o, jaki piękny konik. Jak mogłaś powiedzieć, że to konik? Przecież to jest słoń, nie widzisz jego trąby, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę z dobrej intencji wzmacniania dzieci wyszło zupełnie coś innego. Natomiast opisanie tego, co widzimy, czy nawet zapytanie dziecka w przypadku rysunku, co to jest: o, widzę, nie wiem, kolorowe kropki, które są połączone czarnymi kreskami, na przykład, tak? Albo widzę słońce, które coś tam robi. Albo najzwyczajniej w świecie może być: widzę coś bardzo interesującego, opowiedz mi o tym, albo powiedz mi, co tam narysowałaś. To są takie sytuacje, które też i komunikaty, które angażują dzieci w to, które powodują, że dzieci zaczynają mówić. W taki sposób my budujemy z nimi relacje, jeśli poprzez pytania pełne ciekawości, czyli takie pytania, które powodują, że druga osoba ma poczucie, że my faktycznie jesteśmy zainteresowani tymi odpowiedziami. Bo pytania pod tytułem: jak w szkole dobrze? To jest takie pytanie, które mam wrażenie, że rodzice stawiają, bo mają poczucie, że powinni zapytać o to, co się dzieje w szkole, bo szkoła jest ważna. Natomiast na odpowiedź dobrze w ogóle nie reagują. No bo co dalej powiedzieć takim dzieciom? Zresztą ja pisałam artykuł o tym, jak zapytać dzieci, jak było w szkole, nie używając słowa jak było w szkole, co też przysporzyło mi dużo zabawy i zresztą z dziećmi również. Bo to jest jeszcze a propos rysunków, dwa pytania. Jak zachęcić dziecko do pomalowania obrazka pracy domowej dokładnie? Spiesz się, bo chce się iść bawić i robi byle jak. Wiem, że potrafi lepiej. Magdo, i to jest taka sytuacja, kiedy trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze. Czy to, żeby dziecko dokładnie rysowało, czy to, żebyś ty miała dobrą relację z tym dzieckiem. Bo ja sobie myślę tak, że ważne, żeby dzieci wkładały jakiś wysiłek i my powinniśmy właśnie opisywać ten wysiłek dziecka, a nie efekt końcowy. Czyli wtedy zamiast zwracać uwagę córce czy synowi, że gdzieś jeszcze nie dokończyło rysunku, czy że gdzieś jest niedokładnie, to zauważ te elementy, w których dokładnie narysowało. To możesz powiedzieć zamiast: ojej, w tym miejscu jest zupełnie niedokładnie i widziałem, że się spieszyłaś, wolałabym, żebyś się przyłożyła więcej. Możesz powiedzieć: o, zobacz, w tym miejscu widzę, że bardzo dokładnie pomalowałeś. To musiało wymagać sporo wysiłku od ciebie, prawda? I jest różnica. I kiedy ja spróbowałam tej metody, zauważyłam, mam jedno dziecko w domu, które robi raczej szybko rzeczy i to nie jest jego mocna strona, to kiedy zauważam, co zrobił świetnie, zaczął te rzeczy drugie poprawiać. I tak to działa. Agnieszka pyta: co jeśli córka dopytuje, czy ładny rysunek
narysowała. Jeśli opisze, że widzę, że użyła wiele kolorów albo jak wiele serduszek, w dalszym ciągu pyta o to, czy ładny. Jeżeli dziecko pyta was, czy był ładny rysunek, zapytaj się jego, a jak tobie się podoba. I ja staram się robić to w taki sposób, że dopiero jak dzieci opiszą mi, co one myślą o tych rysunkach, to ja mówię i ja też, i mnie się też podoba, bo też nie chodzi o to, żeby w ogóle nie doceniać tych rzeczy, czy żeby w ogóle nie mówić, że coś nam się podoba, tylko żeby nie warunkować tym naszym podobaniem się lub niepodobaniem komunikatów do dzieci. Magda pyta, to jak pytać się ze szkoły? Ja podam Ci kilka przykładów, na przykład co dzisiaj najśmieszniejszego wydarzyło się w szkole? Albo co było dzisiaj najtrudniejsze w szkole? Kto dzisiaj miał najśmieszniejszą minę zrobił? Który nauczyciel był dzisiaj najbardziej wyluzowany? Czyli zadawałam takie pytania otwierające rozmowę, które najczęściej powodują, że dzieci zaczynają opowiadać o innych rzeczach. Albo pokaż mi, jaka mina wskazywałaby, że miałeś dzisiaj świetny dzień w szkole. I tak dalej, i tak dalej. Bo jak było, to jest takie pytanie, które nie wymaga wysiłku, żeby na nie odpowiedzieć. A kiedy pytam o jakieś szczegóły, jakąś konkretną rzecz, najczęściej dzieci zaczynają opowiadać również o innych rzeczach. Miałam o to samo zapytać, co Agnieszka. Aha, czyli mam nadzieję, że uzyskałaś odpowiedź, Sylwio, o moja imienniczka, na to pytanie. Tak samo to działa w stosunku do możesz być z siebie dumny. Nie chodzi o to, żeby zupełnie nie używać słowa, że my jesteśmy dumni z dzieci, tylko żeby w pierwszej kolejności przekierunkować to na komunikat, że dziecko może być dumne z tego, co zrobiło. I pamiętam z własnego doświadczenia, jak ja zaczęłam stosować te komunikaty w stosunku do swoich dzieci, czyli możesz być dumny z tego, co zrobiłeś, tylko pamiętajcie też o tonie, bo mogę powiedzieć, możesz być naprawdę dumny z tego, co zrobiłeś, albo mogę też powiedzieć, możesz być dumny z tego, co zrobiłeś, naprawdę możesz być z tego dumny, prawda? I jakby ta konotacja będzie zupełnie inna. Natomiast w pierwszej kolejności moje ci pytały, no tak, ale ty też jesteś z nas dumna. To dawało mi takie poczucie, że jednak są przyzwyczajone do tego i szukają tej mojej aprobaty. Dlatego to trwało, zanim udało mi się przekierunkowywać ich uwagę na to, jak one się czują z tym, co zrobiły, niż żeby szukały mojego zadowolenia z danych czynności. I to wcale nie jest takie łatwe, ale przynosi ogromne skutki. Naprawdę takie widoczne już w długofalowym działaniu. Czasami kiedy, powiem Wam już taką anegdotę prawie na koniec, czasami kiedy mam chwilę załamania i wydaje mi się, że już nic nie działa, że nie potrafię dotrzeć do swoich dzieci, mimo swojej wiedzy, mimo tego, że przeczytałam mnóstwo książek, że razem z Asią robimy w Polsce podstawową dyscyplinę już od kilku lat. To są takie chwile, kiedy wydaje mi się, że już nie mam siły, że po prostu nic już nie da rady dalej, to wtedy moje dzieci mówią takie komentarze i mówią takie rzeczy do mnie, że myślę sobie tak, i to jest właśnie ten skutek długoterminowy, na który czasami czekamy. Opowiem Wam szybciutko dialog dwójki dzieci, w tym mojego syna, i dziewczynka mówi, ja to mam beznadziejnie, jest wszystko, to mi, to mam, tu mam pecha, tam mam pecha, to mi nie wyszło, no ewidentnie miała gorszy dzień. Na co mój syn mówi, wiesz, a ja to po prostu nie myślę o tym, że coś mi nie wyszło, tylko myślę o tym, co mi wyszło. I dzięki temu czuję się szczęśliwy. I myślę sobie, wow, jaką mądrość w sobie potrafi mieć 9-letnie dziecko i jakby podzielić się tą mądrością, jeśli jest odpowiednio ukierunkowane. I z taką myślą i taką refleksją też dla Was na wieczór, że nie fiksujcie się, ja wiem, że trudno jest, bo też tak mam, na tym, żeby zmieniać zachowania dzieci, żeby być super skutecznym rodzicem, chociaż taki też jest efekt pozytywnej dyscypliny, ale raczej na tym, żeby
budować tą relację, żeby wzmacniać więzi rodziców z dziećmi, z waszymi dziećmi i na tym, żeby małymi kroczkami, naprawdę małymi kroczkami budować to poczucie własnej wartości dzieci, bo to jest coś, co będzie z nimi szło przez całe życie i to jest coś, co będzie ich determinować w różnych ich dorosłych działaniach, w późniejszych etapach szkolnych, czy zawodowych, czy w momencie, kiedy już będą budowały swoją rodzinę. I jeszcze kilka takich wskazówek, jeśli chodzi o te pochwały, co jeszcze można zamiast tego. Czasami zamiast mówienia, co nam się podoba, albo dlaczego nam się to podoba, to warto nic nie mówić. Warto po prostu dziecko przytulić. Warto starać się unikać takiego werbalnego podkreślania, że coś nam się bardzo podoba, nawet jeżeli nam się podoba. Opisywać to, co widzimy, to już wam mówiłam. Zamiast mówić świetnie, super, że się podzieliłeś zabawką ze swoim młodszym bratem, warto jest wskazać, jakie są skutki tych aktywności dziecka dla innych osób. W taki sposób budujemy to, że dzieci pomagają innym, to, że się dzielą z innymi, nie podziel się z nim, przeproś go, podziękuj mu i tak dalej, tylko jeżeli wskażemy, jakie to ma skutki. Na przykład podzieliłeś się zabawką ze swoim młodszym bratem, musiałeś mu sprawić tym, widzę, że sprawiłeś mu tym przyjemność, albo widzę, jak on bardzo się cieszy z tego i docenia to, że to zrobiłeś, albo nakryłeś stół do obiadu, to pomoże mi teraz w dalszym przygotowaniu tego stołu na przykład. Czyli takie dziecko coś zrobiło, a to spowodowało to dla innych członków rodziny, czy dla innych osób wokół. I jeszcze ostatnia rzecz, którą też prawdopodobnie zauważyliście w tym ćwiczeniu, zamiast oceniać, warto pytać. Czyli to, co już wspominałam, nie podoba mi się to, co zrobiłeś, czyli oceniam, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne, tylko pytam, jak tobie się podobało, jak ty się z tym czujesz, jakie znaczenie dla ciebie miała ta sytuacja, tak? I taką refleksję na koniec, bo słuchajcie, okazało się, że już przekroczyliśmy czas, ale dokończymy ten temat za tydzień, tam będę mówiła też o sformułowaniach zachęcających, które także budują poczucie własnej wartości i wychodzenia z tych nagród, nie tylko takich fizycznych, ale takich słownych i o zgrozo tablic motywacyjnych, którymi jesteśmy zalewani ze wszech stron. Natomiast wasze zadanie na ten tydzień to jest próba użycia komunikatów, które będą takimi cegiełkami do budowania poczucia wartości waszych dzieci, do tego, żeby same potrafiły zauważyć i same oceniać to, co zrobiły i to, jak im się to podoba, a nie czekały na nasz komunikat. I za tydzień będę czekała na to, żebyście się podzielili swoimi refleksjami na ten temat. Na koniec jeszcze przypomnę, jak wiecie, jutro jest Black Friday, na który wiele osób czeka i postanowiłyśmy z Asią Baranowską, że w naszym sklepie Pozytywnej Dyscypliny też Black Friday będzie i jest tam kilka ofert i na książkę Pozytywna Dyscyplina w klasie i na karty Pozytywnej Dyscypliny, dlatego zachęcam was, żebyście zajrzeli do tego sklepu i jeszcze wybrali coś dla siebie jutro. Za dzisiejszy wieczór ja wam bardzo dziękuję. Dla mnie również jest to zawsze inspirujące spotkanie i takie napędzające mnie do dalszych działań, do dalszego rozwoju w pozytywnej dyscyplinie. Jeżeli przyjdą wam jeszcze jakieś pytania później, to będziecie mogli pod tym filmikiem pisać i my postaramy się wam na nie odpowiadać. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia następnym razem za tydzień. Cześć!